Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj będzie trochę nostalgicznie, trochę wspomnieniowo, bo jest z nami dzisiaj pan Piotr Jakubowski, właściciel Kaczorka, chyba najsłynniejszego sklepu w Gorzowie, z pewnością najdłużej działającego sklepu w Gorzowie, bo jak rozmawialiśmy przed programem, rok założenia 1947, założyciel, pana dziadek, i cały czas w tym samym miejscu, i cały czas frontem do klienta, że tak powiem. To może proszę opowiedzieć o początku, to co pan pamięta, to co pan pamięta z przekazów właśnie dziadka, rodziców. Dziękuję, Piotr Jakubowski. Tak, faktycznie jestem w Kaczorku, dlatego że miałem wspaniałego dziadka. Dziadka, który się urodził w XIX wieku pod koniec. Po służeniu w wojsku zamieszkał w Mosinie. W międzyczasie był uczestnikiem powstania wielkopolskiego. No i po wojnie, zaraz w 1945 roku, ruszył na zachód, nie? Bo to, co miał w Mosinie, sklep kolonialny, Niemcy zabrali w 1940 roku, bo nie podpisał listy Volksdeutscha za namową babci. No i widział szansę tutaj, nie? Jako handlowiec, bo działalność handlową prowadził od 1923 roku, 1923 roku w Mosinie pod Poznaniem. Jak tu przyjechał, zobaczył, że faktycznie jest możliwość tutaj prowadzić. Był problem, żeby lokum, bo praktycznie na handel nie bardzo miasto, może inaczej, nie było co dawać, bo centrum było zrujnowane. Bardziej interesowało rządzących wtedy Gorzowem, żeby rzemiosło otwierać. No i dogadał się z szewcem, który otworzył sklep, otworzył biznes i po roku na dziadka to scedował, nie? Ten lokal, to było na Marszewskiego 64. Było to małe pomieszczenie 23-metrowe. Od taki początek miał Kaczorek. I ten Kaczorek, kiedy on się stał Kaczorkiem takim, który wszyscy znamy, który wszyscy pamiętamy? Dzieci, zabawki, wszystko co nowego się pokazywało i mówię, takie miejsce, które chyba nie ma gorzowianina, który nie wie, gdzie jest Kaczorek i co w tym Kaczorku można kupić. Zanim to się stało, jeszcze dwa słowa wspomnę o dziadku. Dziadek handlował tym, co wtedy było potrzebne. Odzieżą, jeździł po towar do Poznania, jeszcze tam do Leszna, wiem, do Kalisza. Zwoził to, co ludzie niezbędne potrzebowali wtedy. Pyta pani, kiedy Kaczorek powstał. On już był, ale nazwa tak się złożyło, że był czas, gdzie bardzo mocno były reklamowane bajki Disneya. Był Kaczor Donald, Myszka Miki. No i też biznesowo to się przekładało, że rzemieślnicy poznańscy robili takie wytłaczane z plastiku makiety. To było, można powiedzieć, na wytłaczarce wytłaczona postać Kaczorka, Donalda, Goofiego i innych tam zwierzątek. No i malowane, i kupowali rodzice, żeby dzieciom ozdobić pokoik, nie? I stąd Kaczorek, no, pomysł na Kaczorek. I tak się złożyło, że to było wyeksponowane na wystawie. Nie zawsze było można zapewnić dostępność tego, no bo rzemieślnik miał moc przerobową ograniczoną, a popyt był duży, nie? I proszę sobie wyobrazić, że starałem się, no bo to był kłopot, wywieszać, ściągać, nie? No to te elementy, które były na wystawie, żeby one tam zostały, nie? Wiedziałem, że Kaczorek jest takim, który najwięcej przyciąga, no to go włożyłem najdalej, ale starałem się go mieć zawsze w sprzedaży. Inne to tak, mnie się sprzedawało więcej,
Także sięgałem, jak już był ostatni, no bo klient nie dawał, no jak jest na wystawie, to trzeba sprzedać. Nie było tłumaczenia, że będzie za 2-3 dni, nie? No to, ale człowiek był tak daleko, wysoko powieszony, że ciężko było dostać. I miałem argument, no wie pan, czy pan, no nie dam rady ściągnąć. I on tak tam wisiał i praktycznie w pewnym momencie uznałem, że jak ja go ściągnę, to on się rozleci. Bo on już był przez słońce tak przepalony, wisiał może z 2 lata, nie? Także on nie ma już takiej wartości materialnej, bo nawet go nie mogę sprzedać, nie? Ale mobilizowałem, ściągnąłem go faktycznie. Był zniszczony, powiesiłem, bo troszeczkę nowszy już i już postanowiłem, że go tam przybiję na stałe, żeby nie kusiło mnie ściągnąć, nie? No i tak przestało, że on wisiał. Te farby coraz lepsze były, także wytrzymał 2 lata, następny wyliczał więcej. I potem uznałem, że warto by było zrobić tam porządek z grubszej. Poprosiłem rzemieślnika, żeby mi zrobił z grubszej folii, pomalował starannie, niech on sobie tam wisi, nie? A nadal sprzedawałem te kaczorki, może mniej, popyt był mniejszy. No i tak zostało. I kaczorek, tak został kaczorek do dziś, nie? Został dzisiaj. Sama nazwa przyszła. Tak, sama nazwa przyszła. Tak jak obserwowałam, też przychodziłam ze swoimi dziećmi do kaczorka i wiedziałam, że gusta dzieci się zmieniają, bo są bajki, pojawiają się nowe postacie, bohaterowie, czy nowe technologie wchodzą, ale że zawsze w kaczorku można tych nowości szukać. I tak sobie zawsze myślałam, że pan to musi mieć rozpoznanie w tych gustach dziecięcych. Czy to też była inspiracja, nie wiem, ze swojej rodziny, czy słuchał pan, oglądał pan bajki, co będzie na topie, bo dzisiaj to jest łatwo sięgnąć do internetu, zobaczyć jak to idzie, a wcześniej to wcale nie było takie proste i oczywiste. Klienci podpowiadali. Czyli przychodzili, pytali? Pytali i wtedy ja, mając kanały, bo na przykład no, wtedy rzemieślnicy byli zrzeszeni w takich spółdzielniach. Mówimy o latach kaczorka. Kaczorek powstał, tak można powiedzieć, w latach 70. Dziadek zmarł w 75. I ja z mamą zacząłem ten sklep prowadzić, nie? Także już za dziadka jeździłem do Częstochowy z dziadkiem, pomagałem, no bo trzeba było ten towar przywieźć. No nie było tak, jak samochodu wtedy nie było. Jechało się koleją. Firm kurierskich też nie było, prawda? Że proszę? Firm kurierskich też nie też było. Też nie tak. Było. Poczta funkcjonowała, jak funkcjonowała. Tak. Mało tego, trzeba było się nadźwigać, no bo trzeba było to przenieść, nie? To się jechało do Częstochowy, bo tam było Królestwo Rzemieślników Zabawek, różne lalki, laleczki, jakieś takie topowe rzeczy, które już tam na zachodzie był sygnał, że to się sprzedaje, to nasi rzemieślnicy kopiowali to. No, wtedy nie było praw autorskich, no, robił, sprzedawał. Byli tacy, że myślę, że to sprzedawali do Społem czy MHD, to były takie jak sieciówki, nie? Państwowe firmy, ale tam musiał czekać na pieniądze, umowy, a dużo było ceregieli, a z nami to miało tyle dobrze, że przyjeżdżał klient, brał towar, płacił, on miał już pieniądze do obrotu. Nie byli to bogaci ludzie, także te pieniądze potrzebne były do rotacji, nie? Także oni myśleli o tym i też na nasze sygnały działali, że podpowiadaliśmy, co klient szuka, bo ludzie jeździli, słuchali gdzieś tam. Tak samo było z kasetami muzycznymi, magnetofonami. No też do Szczecina się jeździło, tam mieli przegrywarki. Biznes się kręcił, młodzież słuchała, kupowała, podpowiadała. Czyli jakieś każdy, kawałki. Od malucha do seniora, tak wygląda, każdy znajdzie no. Jakiś tam swój towar. Musiał pan też nauczyć się, mam takie wyobrażenie, rozmawiać z dziećmi i z ich rodzicami, bo czasami dzieci mają swoje ulubione, a rodzic mówi, że a może nie, może jednak właśnie tutaj, albo babcia przychodzi z wnuczkiem, mówi, ja ci to kupię, a dziecko mówi, nie, ja chcę to.
To też taka umiejętność, wyobrażam sobie, że w panu musiała się pojawić i takie rozmowy, kontakty z tymi malutkimi i z tymi starszymi. Tak, to tak dwie strony. Raz jestem po stronie babci czy dziadka, a nie raz wnuczka, bo rozumiem, że babcia z dzieckiem wyszła na spacer, nie jest przygotowana na zakup jakiejś tam zabawki za 200 zł, nie? A dziecko jak to dziecko, no. Chce i już. I już, i nie ma. Już. I łzy, i ten, no to tam próbowaliśmy tłumaczyć, nie? Że niedługo będzie zajączek, a niedługo będą święta, niedługo będziesz miał urodzinki z babcią, jakieś tam porozumiewawcze spojrzenia, widzieliśmy, o co chodzi. I 80-90% się udawało. Teraz o tyle jest lepiej dla babci, bo ma kartę. On jeszcze na tej karcie musi coś o mieć. O tym dzisiaj, no, wczoraj był taki przypadek, że pani chłopiec się uparł, co on tam chciał. I to nie bardzo, taki miecz świetny, za 19 zł. A po co się zepsuje? I ciężko nam było uruchomić, no ale udało się. Ale w międzyczasie on co innego zobaczył. No to, jak to dziecko, no już widzi, że babcia jest chętna, no to wezmę, próbuję co innego. No i co innego. A babcia mówi, to już to masz. Nie namawiaj mnie, bo to już to masz. Ja pamiętam, tobie to kupowałam. No to mówi, a kup to sobie. No to mu się spodobało, no ale to kosztowało 3 razy tyle niż ten miecz. No ale babcia wyciągnęła kartę, zapłaciła, no bo była przygotowana, czy dziadek dofinansował. No i tak to jest, nie? Że no tak to jest z wnukami, tak to wnukami jest z dziećmi. Jest, tak. Robimy sobie przyjemność, sobie. Tak, nie? To prawda. Nieraz jest tak, że dziecko, jak to dziecko, ale jak dziecko będzie miało takiego banana, będzie zadowolony, no to my mamy radość z tego, nie? Tych ucieszonych, uradowanych dzieci, ale myślę, że i rodziców, i wnuków przewinęło się przez kaczonka bardzo, bardzo dużo. A proszę powiedzieć o tym, co z tym kaczorkiem dalej będzie. Bo wszystko idzie do przodu, kaczorek powstaje i ja mam taką nadzieję, myślę, że nie tylko ja, wiele innych osób, że ten kaczorek po prostu będzie zawsze. Ja pani powiem, no jest taki mały problem, dlatego że biznesowo będzie jeszcze ciężej. Nie? No jest internet, grubsze zakupy robi się ekonomicznie. W internecie jest taniej, no bo są inne koszty sprzedaży internetowej, a inne działania w centrum, gdzie podatek taki trzeba płacić, to tak, musi to wyglądać. Trzeba zatrudnić, opłacić to wszystko. Koszty są duże, marże spadają, dlatego że jest konkurencja właśnie internetu. Te droższe rzeczy ludzie mają do wyboru. Przyjść tutaj, się dowiedzieć, my pokażemy, doradzimy, odradzimy nieraz, że uznamy, że ta zabawka dla tego akurat dziecka będzie nieodpowiednia. Nieraz no, odradzamy, nie? No, bo staramy się być uczciwi, nie? Że jeżeli pytamy, zawsze pytam, dla kogo to jest, to jeżeli uważamy, że to nie jest odpowiednie, no to mówimy, że to jest nieodpowiednie. W internecie jak kliknie pani, no to już poszło. Trochę jesteśmy zdziwieni, co przychodzi. Także jest konkurencja dyskontów, którzy nam skradli wszystkie takie okazjonalne, Dzień Kobiet, no bo oni wtedy robią bardzo duże promocje, ich na to stać, bo oni zarabiają na czym innym, nie? Ale przy okazji robią też oko do klienta, że widzisz, tam jest za 30 zł, my tobie dajemy za 22, nie? No bo ich na to stać, duży może więcej, nie? Także gwiazdka też nam trochę
klientów zabierają galerie, no bo wtedy się idzie na grubsze zakupy, takie ważniejsze. Już nie ma takiej kolei jak kiedyś do Kaczorka, że tam dwóch, trzech się uwijaliśmy, żeby zadowolić ludzi, nie? Jest jak jest, no jest trudniej. Też jest dostęp do sklepu ograniczony z racji tych remontów. Wierzę, że jak się te remonty skończą, a kiedy się skończą, no to troszeczkę klientów przybędzie, troszeczkę odżyjemy. Na jak długo? Trudno powiedzieć, bo na razie jest trend taki, że pustostanów w mieście coraz więcej, chętnych w mieście do spacerowania po centrum bardzo mało, może to te wykopki, co się w tej chwili odbywają. No i te trendy, no, brak postojów też na przykład, no bo proszę wyobrazić sytuację, że pani jedzie z dwójką dzieci. No, chce podjechać, załatwić i uciekać, nie? Bo ma muzykę jeszcze jedno, drugie ma gimnastykę, tak. Jeszcze coś tam. Nie ma czasu, nie ma czasu, chce podjechać praktycznie pod sklep, bo wie, że samochody nie kupują, no to jest takie trochę złośliwe. Samochodem trzeba przewieźć, nieraz jest to większa rzecz, nie? No jakieś tak opakowanie większe, no to trudno wziąć, naginać tam. Ale liczymy na to, że mimo trudności z Kaczorkiem pozostaniemy. Tak, damy radę, ja zawsze będę. Pytała pani o to, co dalej. Szczerze pani powiem, córka we Wrocławiu jest weterynarzem. Nie chcę dzieci skazywać, bo to jest trudny kawałek chleba, naprawdę. Handel uczy pokory. To nie, że człowiek udaje, że jest zadowolony. Nie? Trzeba lubić ludzi, żeby być zadowolony, chcieć z nimi rozmawiać. Kontakt bezpośredni. Lubimy być tam, ale to jest bardzo taki dla kobiety praktycznie cały dzień zajęty. A my wszyscy lubimy Kaczorka i bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo.